Cześć, z tej strony Łukasz, Fizjoterapia HD. W dzisiejszym materiale rozmawiamy na temat książki, którą dostaliśmy od wydawnictwa MedPharma o bardzo fajnej tematyce, często pomijanej w ogóle w terapii, dlatego jest też ten materiał. Ja często poszukuję informacji na różne tematy i temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest takim tematem, który zawsze był dla mnie troszkę zapomniany, nie mogłem znaleźć żadnych informacji, a też szkolenia dużo o tym nie mówiły, więc fajnie, że taka książka się pojawiła. Książka ma temat, znaczy tytuł Terapia blizn i chodzi w niej tak naprawdę, omawiana jest blizna, pooperacyjna, pourazowa, różnorakie blizny są omawiane w tej książce. Jest to naprawdę bardzo fajny temat, bo jak wspominałem na samym początku, dużo się o tym nie mówi i tak naprawdę zarówno lekarze, jak i terapeuci, nie mówię, że wszyscy, ale większość jednak nie bierze pod uwagę blizny podczas terapii lub bierze ją w tak jakby przez pewien okres czasu, chwilę i później jest zapominana. Sami pacjenci też nie wiedzą, co mają robić z blizną, boją się tej blizny, a w tej książce naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, także książka Terapia blizny otwiera oczy na terapię w tym kierunku. Ja bardzo się cieszę, że tą książkę mogłem przeczytać i jest tak naprawdę fajnie zbudowana ta książka, bo zaczyna się od samej budowy skóry, czyli to, co ulega uszkodzeniu. Mowa jest później też o powięzi, która oczywiście jest to taki szeroko pojęty i szeroko omawiany teraz temat, ale mimo wszystko jest to też tak naprawdę ujęte, czyli od samej powierzchni skóra, powięź, idąc w głąb, jest to wszystko omówione. Jest też opowiedziane w kolejnym rozdziale, jak goi się rana, czyli proces gojenia się rany, podzielony na poszczególne tak jakby etapy, omówiony, powiedziane, jak to wygląda w czasie, jakie procesy biomechaniczne tam zachodzą. Więc naprawdę, naprawdę fajnie jest to opisywane. Ja jestem naprawdę zachwycony. Co dalej? W dalszej części tej książki, po omówieniu już procesów gojenia się, o budowie skóry, budowie powięzi, funkcji powięzi w przypadku blizny, jest przedstawiony, no przedstawiona jest po prostu terapia i podstawowe tak jakby rodzaje blizny. Co jest ważne, że terapia jest fajnie rozłożona punkt po punkcie, jest zwrócona uwaga na to, jak prowadzimy terapię w początkowym etapie, kiedy blizna jest świeża, jest nawet już dzień po jakimś zabiegu operacyjnym, jak zachowuje się to później. Jest to fajnie tutaj opisane, więc jest to naprawdę fajna książka, w której zawarte są podstawowe i ważne tematy. To, o czym często się nie wspomina, jest dużym problemem podczas pracy z blizną i podczas pracy z pacjentem, to aspekt psychologiczny, trauma wypadku i pozostałość w postaci blizny, to też duży problem dla naszych pacjentów. Czasami oni się nam z tego nie spowiadają, nie mówią, jakie są mają wrażenia i wspomnienia z blizną. No i to jest taka rzecz, która też przeszkadza w terapii i powoduje, że terapia nie idzie w tym kierunku, który byśmy chcieli. Dodatkowo fajnie pokazane jest, jakie są lezje tej blizny i jak ona może wpływać na różne partie naszego ciała, że bóle, które są wywoływane, niekoniecznie muszą być z danego regionu i z danej tak jakby stawu, a może być to z odległej blizny, więc naprawdę dobrze jest to opisane prostym językiem i myślę, że każdy powinien tą książkę jako terapeuta przeczytać, chociaż nawet dzisiaj o tym myślałem i twierdzę, że osoby, które nie są związane z terapią, nie są lekarzami, nie są terapeutami, osteopatami, to śmiało mogą przeczytać, bo to jest łatwy język, trochę biologii i myślę, że można czegoś ciekawego na temat blizny się dowiedzieć. Idąc dalej w rozdziałach, mamy, to już chyba wspomniałem o tym, że mamy terapię, jak to jest rozłożone, ale też są fajne techniki, które pokazują, jak można łatwo z nią pracować. Pokazane są narzędzia do pracy z blizną, różnorakie, poprzez tejpy, piny i różne inne ciekawe rzeczy, które znajdują się w tej książce i warto ją przeczytać. No i też są omówione różne maści, które różnie wpływają na nasze ciało, różnie jako fizjoterapeuci i terapeuci o tym mówimy. Jedno pomaga, drugie nie pomaga. Tutaj to jest opisane, także też warto to zobaczyć. Dodatkowo wspomniane są też
zabiegi z fizykoterapii i są one ujęte na końcu. I też można o nich poczytać. Tak, no, jednym z ostatnich jest te właśnie rozdziałem jest rozdział o bliznach, a później na samym końcu interwencje lekarskie, czyli takie krioterapie, laseroterapie, to co jest takie dość popularne w fizykoterapii i tak naprawdę na tym się chyba to wszystko skupiało, jeżeli chodzi o bliznę. Reasumując, bo książka nie jest gruba, więc też nie będziemy mówić jak o jakiejś Biblii, ale książka Terapia blizn wydawnictwa MedPharma jest naprawdę fajną pozycją książkową, którą warto przeczytać, mieć na półce, wracać do tego. Ja jestem naprawdę zachwycony. Jest to moje osobiste zdanie i myślę, że osoby, które ją przeczytały, też będą miały podobne, jeśli nie zawiodą. Wiadomo, że w tak cienkiej książce nie zawsze się wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć o bliznach, ale podstawowe rzeczy, jak pracować, żeby nie było, że ja z blizną nie pracuję, bo nie wiem, bo to jest jeszcze świeże. Żeby takich sytuacji nie było, to mi się wydaje, że książkę warto przeczytać. U nas na półce ona stoi. Ja jestem zachwycony tą książką. W sumie jak każdą inną z MedPharmy. I polecam wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie znać, co myślicie o takich recenzjach, bo do nich wracamy. Mam nadzieję, że jeszcze z nami jesteście na YouTubie, na Facebooku. Zapraszamy też na naszego Instagrama, bo tam mamy też ciekawe treści. Czasem pojawiają się, nawet nie czasem, często pojawiają się ryciny z książek, które mamy, które recenzujemy i które czytamy. Także wydaje mi się, że warto tam zajrzeć, nie będzie to stracony czas. Oczywiście czytajcie wszystko to, co piszemy pod zdjęciem, a nie oglądajcie same zdjęcie. Także jeszcze raz, Terapia blizn z MedPharmu. Bardzo fajna książka i zawsze ją polecam. Pozdrawiam, Łukasz Kłos. Fizjoterapia HD.